wszczęto dochodzenie w sprawie głogowskiego nauczyciela z Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych, który na lekcji uderzył jednego z uczniów. Głogowska prokuratura bada, czy nie doszło do naruszenia nietykalności cielesnej spoliczkowanego chłopaka. Tymczasem na ulicach miasta pojawiły się wypisane hasła "Murem za panem Janem". Doniesienie na policję w sprawie 68-letniego Jana R. złożyła dyrektorka Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie. Sprawą zajęła się miejscowa prokuratura. W sprawie tej komenda powiatowa policji w Głogowie prowadzi pod nadzorem prokuratury rejonowej w Głogowie dochodzenie o występek naruszenia nietykalności cielesnej. W toku tego postępowania zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Przypomnijmy, w internecie został opublikowany filmik, na którym Jan R. policzkuje jednego z uczniów. Dyrektorka szkoły o sprawie dowiedziała się od uczniów z innej klasy. Ani pokrzywdzony, ani jego rodzice nie złożyli skargi. Nauczyciel z 40-letnim stażem od razu został zawieszony. Tymczasem rośnie grupa uczniów oraz rodziców, którzy stoją po stronie Jana R. Uczeń denerwował nauczyciela. No wiadomo, każdemu mogą puścić nerwy. No źle nauczyciel postąpił. Ale w pełni go rozumiem, ale złego słowa nie mogę powiedzieć na temat tego nauczyciela, bo to jest po prostu świetny nauczyciel. Właśnie jest organizowana petycja i uczniowie podpisują i na pewno się tam wpiszę. Na ulicach miasta pojawiły się hasła z napisem "Murem za panem Janem". Nauczyciel jest znaną postacią lokalnej społeczności. Jest przewodniczącym klubu Gazety Polskiej w Głogowie. W tym roku miał otrzymać tytuł "Zasłużony dla miasta Głogowa". Postępowanie w tej sprawie prowadzi Kuratorium Oświaty oraz Komisja Dyscyplinarna Nauczycieli.